Kubulski, Biały Woryna, Żółty Jarosław Hambel, jeszcze dzisiaj niepokonany. Woryna też radzi sobie przyzwoicie, 4 punkty w 2 startach dotąd na koncie niesympatycznego Hanysa. Zobaczymy, jak będzie w trzeciej serii startów, kto jedzie najszybciej. Niki lubi krawężniki, już pędzi do przodu. Jarosław Hambel próbuje się rozpędzić po dłużej. Oho, będzie atakował Pedersena po dłużej. No nie załapie się tam. Niki już jest z przodu. Kasper Woryna drugi, Jarosław Hambel trzeci, czwarty, bo wjechał mu tam Jepsen. Jensen będzie próbował Hambel zjeżdżać teraz do krawężnika. Jest w kontakcie z Jepsenem, Jensenem i za chwilę może mu poważnie zagrozić. A Niki już raczej się tutaj ograć nie da, zwłaszcza że tak średnio, mówiąc szczerze, z tego łuku wyszedł Kacper Woryna. Co zrobi Jarosław Hambel? Próbuje szprycy unikać. Wykantował trochę na wyjściu, a więc trochę stracił. A tymczasem Jepsen Jensen przestaje się martwić Hambelem. Rzuca się w pogoń za Woryną. Ostatnie okrążenie rozpoczęte. Jepsen Jensen idzie za koło, nadział się na szprycę i kontra do kredy. Dobrze to zrobił Jepsen Jensen. Zrobi mu miejsce Kacper Woryna. I teraz trzeba zawracać, żeby się nie wcisnął. Jepsen Jensen jednak. Fenomenalna końcówka Jepsena Jensena, no ale też trochę Kacper kwadratowo pojechał. Trochę mu pomógł, przepraszam. No i Duńczycy